Cześć, witam się z Wami ponownie w kolejnym filmiku i tym razem jest to haul kosmetyczny ze stycznia. Nie ma tych rzeczy jakoś bardzo dużo, bo tak, przejrzałam swoje wszystkie kosmetyki i te, których używam aktualnie i te, które już mam w zapasie i naprawdę jest tego sporo i myślę, że wystarczyłoby mi przynajmniej na najbliższe pół roku, więc kupiłam takie tylko niezbędne dla mnie rzeczy. No dobra, prawie niezbędne, ale Wam właśnie chcę pokazać, co kupiłam, ale na pewno zobaczycie różnicę między tym haulem a wcześniejszymi. Jeżeli chodzi o ilość, to tutaj znacznie mniej można zauważyć tych rzeczy, co jest dużym plusem dla mojego portfela. Ok, więc zaczynamy. Najpierw coś typowego, standardowego, więc żel pod prysznic. Oczywiście to musimy zawsze mieć i tutaj żel taki kremowy z Isany. Tym razem wzięłam sobie do wypróbowania taką edycję witaminy i jogurt z prowitaminą B5 o pięknym owocowym zapachu. Faktycznie przepiękny owocowy zapach. Maliny, truskawki, wiśnie, pomarańcza. Wszystko naraz, jakby taka multiwitamina i ja te właśnie kremowe żele pod prysznic i ceny bardzo lubię. Są fajne, tanie, wydajne, kosztują jakieś 4 zł, tak, dokładnie chyba 3,99, więc super cena, a są właśnie wydajne, więc też starczają na długo. Więc jak najbardziej taki do mnie trafił, będę sobie teraz testować. Ja zazwyczaj kupuję różne żele, jeden po drugim i dopiero być może kiedyś trafi na taką swoją perełkę, ale póki co testuję różne możliwości i zapachy, bo oczywiście jako kobieta no zwracam na to uwagę zdecydowanie. Dalej mam tonik i to akurat była rzecz dla mnie niezbędna, bo kończę tonik z Bielendy, więc oczywiście musem było to, żeby zaopatrzyć się już w kolejny. Tutaj garnier Botanical Cleanser, odświeżający tonik. Odświeżenie, tonizacja, ekstrakt z winogron, skóra normalna i mieszana. Ja mam skórę suchą, ale słyszałam, że nadaje się jak najbardziej ten tonik, więc myślę, że nic mi złego tutaj nie zrobi w mojej skórze. 13,29 mam dokładną cenę jeszcze i kupiłam ten tonik w Superfarm, więc tak, mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzał. Ze swojego z Bielendy jestem jak najbardziej zadowolona. Ma on tam chyba 6 funkcji w jednym i naprawdę fajnie mi się sprawdza, tylko jest mało wydajny i naprawdę szybciutko znika, dlatego tutaj kolejny taki do mnie trafi, też będę testować. Moja mama zawsze z garniera używa produktów, więc jaka matka, taka córka, być może tak się właśnie stanie, że i ja przejmę właśnie stosowanie produktów tej firmy. Akurat moja mama także zawsze kupuje te same produkty z tej samej firmy. Skończy się jedno opakowanie, to kupuje dokładnie takie samo. Ja póki co jestem w fazie testowania różnych opcji i oceniania, tak, co jest dla mnie lepsze, co gorsze i co też odpowiada mojej skórze, a co nie, więc teraz będę próbować taki tonik, a też tu jest 96 naturalnych składników, więc jak najbardziej jakaś nowa edycja, więc z chęcią będę testować. Kolejna niezbędna rzecz w codziennym funkcjonowaniu, czyli antyperspirant, tutaj z Nivei, w tej wersji takiej różowej do mnie trafił, Invisible for Black and White, czyli przeciw białym śladom i przeciw żółtym plamom, 48 godzin. I tak, ja zazwyczaj używałam antyperspirantów w sprayu, ale tak nie do końca mi to odpowiada, jednak taki zapach się unosi, dosyć duszący, więc postanowiłam się przestawić na kulkę. Czemu nie? Mój chłopak właśnie z Nivei używa tego antyperspirantu, znaczy nie tego, tylko innego. I przyznam szczerze, że parę razy zdarzyło mi się użyć również tego antyperspirantu dla mężczyzn. Fajne, komfortowe uczucie, fajna ochrona, zapach, wszystko mi odpowiada, więc jak najbardziej jestem zadowolona. Więc myślę, że w damskiej wersji będzie równie dobrze, albo jakaś promocja w Rossmanie za 6,50 zdobyłam ten produkt chyba z 9, także jak najbardziej fajnie. Jeżeli mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że ja lubię zmywać swój makijaż przy użyciu chusteczek i tak tutaj z Kauflandu również chusteczki do makijażu.
w takiej wersji, nie wiem, tanie, chyba 3 zł. Ja w Kauflandzie rzadko jestem, a tutaj akurat byłam u mojego chłopaka w Kutnie i tam miałam taką możliwość, zapomniałam po prostu płynu do makijażu czy swoich chusteczek, więc wyposażyłam się w kolejne, jak najbardziej, nigdy się nie zmarnują u mnie. Czy gdzieś jadę, to zawsze ze sobą mam w torebce, więc na pewno je wykorzystam. Dalej, podkład z Eveline. Ja oczywiście skórę suchą, więc dla mnie podkład rozświetlający. Taki jest też ten podkład. Ja mam odcień o numerku 02, Soft Beige. I ma on trwałość do 12 godzin. Co fajne, to tutaj na zakrętce mamy informacje o efekcie, trwałości, kryciu, konsystencji, więc fajnie tutaj, nie wiem czy będziecie widzieć, ale są takie kropeczki i wszędzie jest zaznaczone, jak to wygląda. Więc jeżeli chodzi o efekt, to jest to rozświetlenie. Trwałość do 12 godzin, więc dosyć krótka, ale mi starczy, jeżeli chodzi o zajęcia, taki typowy dzień, normalne wyjście, to myślę, że do 12 godzin jest właśnie optymalne. Potem wracamy do domu, zmywamy makijaż, przynajmniej ja tak robię, bo czuję się dużo bardziej komfortowo bez makijażu, więc myślę, że będzie to ok. Będę testować, zobaczymy w sumie wspólnie na jakimś teście tutaj na żywo. Krycie średnie, ja aż tyle tych niedoskonałości nie mam, myślę, że mam w miarę dobrą cerę, więc jak najbardziej to krycie powinno mi starczyć. No i konsystencja płynna, którą najbardziej lubię, więc mam nadzieję, że będzie się sprawdzał. Rozświetlające jak najbardziej. Tutaj różne, wiecie, ma składniki fajne, różne tam wyciąg z moreli, jabłka, melona, witamina E, depantenol, więc powinno wyjść wszystko w porządku. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzał, ale oczywiście teścik będzie na kanale, więc czekajcie, a ja sama jestem ciekawa efektów. Akurat właśnie ten produkt mogłam sobie darować, bo podkładów trochę mam, ale byłam ciekawa produktu, więc będę testować. A na pewno na jakiś wyjazd, wiecie, się przyda, a być może odcień nie taki, to zawsze w ciągu roku jakoś ten odcień skóry się zmienia, to będę sobie tam mieszać albo w innym momencie używać tego produktu. Skończył mi się mój krem na noc, więc tutaj powiem o nim w denku, a tak wskoczył do mnie kolejny i teraz będę sobie używać kremu z Lab One. Więc jest to krem na noc, intensywnie i długotrwale rewitalizujący krem do cery zmęczonej. Skóra sucha, odwodniona i wrażliwa, jak najbardziej właśnie moja skóra. Mam naprawdę suchą skórę, wrażliwą, więc zdecydowanie coś dla mnie, więc produkt mocno nawilżający. Na noc pokażę Wam, jak wygląda, bo jest przepiękny, naprawdę solidne opakowanie, dosyć ciężkie, szklane, z takim ładnym, połyskującym pokrywkiem. Tak to wygląda, więc naprawdę wygląda cudnie. Będzie ładnie się prezentował kremik na mojej szafeczce, właściwie biurku, tak imitującym szafkę nocną z jednej strony. Więc tak, na noc tyle. Będę sobie testować. Póki co ładnie tutaj zamknięty. O, ślicznie pachnie. Naprawdę jest wypełniony po brzegi, więc tutaj do samego końca już mamy kremik. Ślicznie pachnie. Będę sobie testować, nie mogę się doczekać. Moja skóra codziennie musi być posmarowana na noc kremem. Bez wyjątku, bo inaczej po prostu nie zasnę. Czasami, wiecie, leżę i po prostu czuję, jak tak, moja skóra jest strasznie wysuszona. I no, muszę wstać, zapalam światełko i smaruję buzię. Aż 50 ml, zazwyczaj jest 30 w takich kremach, więc tutaj bardzo fajna też duża pojemność produktu. Także taki kremik będę też testować aktualnie. I następnie na koniec już dwie maseczki. Jak wiecie, albo teraz wiecie, bardzo lubię maseczki, lubię je testować. Też na kanale będę starała się wstawiać ich jak najwięcej, kiedy będę sama je testować. Więc kiedy będę miała taki dzień bez makijażu, albo taki, wiecie, dzień spa, jak ja to sobie mówię, to wtedy jak najbardziej będę Wam mówiła więcej o tych maseczkach, co tutaj w nich jest, jaki jest ich skład, działanie, na co i jaka. Ale tutaj kupiłam sobie tak w skrócie z Ziai maskę regenerującą z glinką brązową dla każdego rodzaju cery. Takiej glinki brązowej nigdy nie miałam, miałam szarą, czarną, zieloną, brązowej jeszcze nie, więc jak najbardziej. I tutaj z Liren, witaminowa maska intensywnie nawilżająca. Zastrzyk energii, biodermalne nawilżenie, wiśnia z Barbados, bogata witamina C,
Więc też taka, wiecie, dawka energii, taki zastrzyk tej energii, no i też nawilżenie, więc coś zdecydowanie też dla mnie i skóry. Słuchaj, więc taka też maseczka z Liren. Te maski są za parę złotych, 3-4, czasami się zdarza jakaś za 5-6. W Rossmanie oczywiście kupuję te maseczki i tak będę je po kolei testować. Jeszcze mam jakieś inne, które czekają na testy, tutaj na nagranie, więc wszystko sukcesywnie będzie się pojawiało na moim kanale w postaci filmików. Niebawem też denko, więc to, co wykorzystuję, na bieżąco będę nagrywać też denka, czyli takie krótkie podsumowania, opinie na temat tych produktów, więc to tutaj sobie nakupowałam. To też pojawią się właśnie wszystkiego recenzje w denkach następnie, więc jeżeli jesteście czegoś ciekawi, to oczywiście trzeba czekać na denko i w denku wszystko będzie, co i jak, ewentualnie jakieś testy na kanale, więc wszystko będzie, o żadnym produkcie tutaj nie zapominam, o wszystkim będzie chociaż parę słów, więc tyle na dzisiaj, jak widzicie, skromnie dosyć, tak, ale zaoszczędziłam troszeczkę, jeżeli chodzi o kosmetyki w tym miesiącu, nie potrzebowałam tyle rzeczy, perfumy mam, podkłady mam, szminki mam, lakiery mam, wszystko mam, tutaj nie kupowałam żadnego szamponu ani odżywki, bo też już miałam w zapasie i najpierw czas wykorzystać troszkę zapasy i dopiero będę kupować coś nowego, więc tak to wyglądało. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję.